Dzień dobry Państwu, miło mi, że Państwo będą mieli czas i ochotę spędzić ze mną następne kilkanaście minut. Obłożenie sportowe troszeczkę mniejsze niż w poprzednich tygodniach albo w następnych tygodniach, bo tam już jest kompletne szaleństwo, jeśli chodzi o to, co się dzieje w boksie. Walkę, w sumie ten bokserski weekend ratuje walka Riota Murata kontra Blanda Mura. Blanda Mura to ten sam, który miał walczyć z Kamilem Szerametą. Robił wszystko, żeby przekładać walki, żeby zarobić gdzie indziej. Wybrał bardziej, na pewno bardziej lukratywną opcję w Japonii, za co zostanie ukarany brutalnie, dlatego że moim zdaniem Riota Murata jest nie tylko nieporównywalnie lepszym pięściarzem, ale jest pięściarzem, który będzie chciał tą walkę wygrać przez knockout i mi się wcale nie zdziwił, jakby ta walka się knockoutem oczywiście po stronie Rioty Muraty zakończyła. No ale to jest praktycznie jedyna rzecz. Nie to, że dzisiaj mniej ważne albo wagowo słabsze tematy, bo dzisiaj początek tego, co chciałbym mówić na temat gali Polsat Boxing Night 21 kwietnia w Częstochowie. Na razie tylko o Joey Abelu, głównym bohaterze ze strony amerykańskiej, głównego wydarzenia tej gali, czyli walki z Tomkiem Adamkiem. Wiele już na ten temat powiedziano, przede wszystkim wiele mówiło się na temat tych związków pomiędzy wykonywaniem normalnej pracy pielęgniarza i jednocześnie bycia pięściarzem. Ja już się na ten temat wypowiedziałem, nic więcej na ten temat specjalnie nie mam zamiaru do dodania, oprócz tego, że nie podobało mi się wtedy wyciąganie mu tego jako coś negatywnego. Tak samo nie podoba mi się dzisiaj, ale jak już mówiłem na ten temat. Natomiast jest kwestia, którą dosyć stosunkowo rzadko się podnosi, jeśli się mówi o umiejętnościach i tym, z czym przyjedzie Joey Abel do Polski. Przede wszystkim Joey Abel przyjedzie do Polski na spokoju. To jest jego trzecia walka pod rząd, tak naprawdę druga, ale już tą trzecią, tą ostatnią, którą miał, którą również wygrał, są takie walki, do których miał czas w miarę się przygotować. To znaczy i do walki z Imnochem, i do walki oczywiście z Tomkiem Adamkiem ma normalne przygotowania, ma pieniądze, żeby zapłacić za sparring partnerów. To wbrew pozorom brzmi tak zupełnie normalnie. Jak to można nie mieć pieniędzy? No można nie mieć pieniędzy, jeśli się wykonuje parę innych rzeczy. Jeśli ma się dużą rodzinę. Jeśli te pieniądze są na przygotowania, a są w tym przypadku dla Joey'a Abela, no to wiadomo, że ta kwestia psychiczna jest zupełnie inna. On sam zresztą mówi o tym w bardzo dobrym wywiadzie, który udzielił mojemu imiennikowi Przemkowi Osiakowi w Przeglądzie Sportowym, że tą karierę, którą miał na początku, niejako sam zaprzepaścił. No bo gdyby, jestem o tym ja święcie przekonany, że gdyby gość, mając takie umiejętności atletyczne, taką siłę ciosu w obu rękach, urodził się na przykład nie w Minnesocie, tylko urodziłby się w Kalifornii, w Los Angeles, albo w Chicago, albo w Nowym Jorku, no to ktoś by zadbał o to, że po skończonym treningu Joey nie idzie grać w bilard czy wypić 7 piw z kumplami, bo taki jest styl życia w Minnesocie. Tam podchodzi się do życia bardzo na luzie, zielono, ptaszki śpiewają, idzie się na polowanie, zabija się jakiegoś dzika, pije się browar jeden, drugi, dziesiąty. To jest zupełnie inny styl życia niż w miastach, które, no, w których bycie pięściarzem coś znaczy. W Minnesocie bycie pięściarzem nie znaczy nic. Caleb Truax stara się to przełamać, ale poza nimi, Joey Abelem, to rzeczywiście takich nazwisk, które zobaczymy w telewizji, to chyba za dużo Państwo nie znajdą. Natomiast to, co mówię, ta kwestia psychiczna, przyjechanie do Polski na tym takim zupełnym luzie będzie bardzo ważna. Dlatego bardzo ważna, dlatego że Tomek Adamek, jedna z jego głównych cech, pozytywnych cech, których jest wiele oczywiście, to jest nieprawdopodobny spokój psychiczny. Dla Tomka Adamka, czy walczy w sali, jest jedna osoba, czy walczy o tytuł mistrza świata i milion dolarów, to jest dokładnie taka sama, jak wychodzi walka na ring. Wielu pięściarzy, którzy się z nim biło, Jonathan Banks mówiło mi po walce, że wiedzieli, że tę walkę przegrali, dlatego że widzieli, że na ringu w trakcie hymnów czy w trakcie spojrzenia w twarz, w oczach Tomka Adamka nie ma zupełnie nic. Tej przewagi psychicznej moim zdaniem Tomek Adamek nie będzie miał w tej walce. Moim zdaniem to jest po 50% zupełnie. Natomiast to, co stwierdza Joey Abel, rozmawiałem z nim wczoraj, rozmawiałem z nim dzisiaj, tuż przed nagraniem tego, jego ciosy bolą tak samo w pierwszej, drugiej, siódmej, ósmej czy dziesiątej rundzie, więc liczenie na to, że nagle przestanie mieć siłę ciosu, jest
No raczej nic takiego się nie zdarzy. Przy okazji ciekawostka, dzisiaj miał być Joey Abel nie tematem mojej rozmowy przed walką z Tomkiem Adamkiem, tylko dzisiaj miał walczyć w hali The Armory w rodzinnym Minneapolis, w jednym z dwóch głównych walk na Premier Boxing Champions. Zdecydował się zmienić swój plan, o czym mówiłem Państwu wcześniej, nie dlatego, że nagle MB Promotions położyły jakieś nieprawdopodobne pieniądze ekstra ponad tą galę, po prostu tylko dlatego, że jeden i drugi, to znaczy zarówno Joey Abel, jak i jego promotorzy doszli do wniosku, że wygrana z Tomaszem Adamkiem, a pięściarzem znanym na całym świecie, w porównaniu z wygraniem z kimkolwiek na gali Premier Boxing Champions o nieznanym nazwisku, to nawet nie ma porównania. Dla Joey Abela ta decyzja walki z Tomkiem Adamkiem, a nie walczenie dzisiaj w Minneapolis na gali Premier Boxing Champions, była w 100% nie tyle wymuszona, co nakierowana przez całą jego ekipę i jego samego, ponieważ to daje mu zdecydowanie większy rozgłos. To na razie o Joey Abelu do Premier Boxing, przepraszam, nie do Premier Boxing Champions, bo do tego wracać nie będziemy, do Polsat Boxing Nights wracać będę w kolejnych komentarzach, a teraz to, co Państwu obiecałem już dawniej, no nie było czasu, no bo było tyle tych rzeczy do zrobienia, a mianowicie Państwa pytania i odpowiedzi. Brutalne testy były. Zacznijmy od początku. Ulubiony pięściarz. Z dawnych czasów to mam dwóch. To jest Sweet Pea Whitaker. W połowie lat 90. najlepszy, moim zdaniem, i chyba nie tylko moim zdaniem, pięściarz pound for pound, czyli bez podziału na kategorie wagowe. Poza ringiem ogólnie bardzo nieciekawa postać, mimo że spotkałem go na kilku dużych imprezach. W dalszym ciągu twierdzę, że nieciekawa postać. Wyrzucił matkę z domu, który kiedyś kupił, bo trzeba było rachunki zapłacić. No na przykład, taka jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o to, co Sweet Pea Pernell Whitaker potrafił robić na ringu, to proszę włączyć jego taśmy z lat 93-97. A pięściarza mającego taką kontrolę nad tym, co się dzieje na ringu, to Państwo naprawdę długo, długo, długo nie zobaczą. Także to jest numer jeden, Sweet Pea Whitaker, numer dwa, Roy Jones Jr., moim zdaniem po raz kolejny, wiadomo, że moim, no bo ja siedzę przed Państwem, najbardziej utalentowany, jeśli chodzi o czysty talent, pięściarz, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy na ringu. Siła ciosów, umiejętność zadawania ciosów, absolutnie każdej pozycji. Nie było takiej pozycji dla Roya Jonesa Jr., która była niedobra do zadania nie jednego ciosu, tylko akurat kombinacji złożonej na przykład z trzech lewych prostych. To są rzeczy, które się ogląda dzisiaj, patrząc na to, jak walczył, jakby był to zawodnik naprawdę z PlayStation, no bo tych rzeczy się nie da nawet powtórzyć. Ja wiem, że jest wielu pięściarzy, którzy próbują, którzy mówią, że chcieliby robić to samo, no ale tych rzeczy się nie da zrobić, bo to trzeba mieć szybkość, talent, timing, wyczucie dystansu Roya Jonesa Juniora, żeby zrobić te rzeczy, które on potrafi robić. Także dwóch moich ulubionych pięściarzy z przeszłości, no to właśnie Whitaker i Roy Jones Jr. Z obecnych, to chyba łatwo się Państwo domyślą, Golovkin, dorzucam do tego Lomachenko, Wasyla i Crawforda. Dlaczego Crawforda, jak lubiłem Pernella Whitakera, to nie mogę nie lubić Crawforda. To jest chyba całkowicie zrozumiałe. Loma to też takie połączenie nieprawdopodobnej techniki i szybkości Roya z bezwzględnością no, wielu pięściarzy z tych tak zwanych dawnych czasów. Dla mnie Lomachenko jest takim pięściarzem, który równie dobrze walczyłby z największymi z każdej praktycznie ery. No i ten numer 3 z tych moich ulubionych, Golovkin, przede wszystkim za, jak ja to mówię, zero bullshit, czyli taki sam wszędzie, zawsze trzyma na koncie 100 milionów, 10 tysięcy, 50 tysięcy, z kim walczy, mówi to, co myśli, nie interesuje go to, co myślą, co każą mu mówić promotorzy, nie interesuje go to, co wymagane jest od niego, liczy się dla niego tylko i wyłącznie boks, jak można takiego człowieka nie lubić. No a poza tym gość, który rozumie, że na przykład w drugiej rundzie z Dominikiem Wade'em trzeba się trochę pobawić dla publiczności, no to jest
Takich pięściarzy po prostu już nie ma. Takich pięściarzy za 10, 20, 30 lat będziemy wspominać, że tacy pięściarze byli. Na następne pytanie. Czy rywalizuje pan z vlogiem pana Andrzeja Kostyry? Nie rywalizuję z vlogiem Andrzeja, dlatego że wydaje mi się, że mamy inne vlogi. Taka jest moja nadzieja, że mamy inne vlogi. Andrzej podchodzi do tego w inny sposób, do wszystkiego, co jest związane z boksem. Ja podchodzę do takiego bardziej analitycznego spojrzenia na to, co się dzieje. Wydaje mi się, że wspólnie się uzupełniamy do tego, gdzieś by mi przyszło rywalizować z potężnym imperium medialnym pod nazwą Super Express, ale gdzie to nawet mi do głowy nie przychodzi, także nie ma żadnej rywalizacji. Jestem pewien, że w każdej chwili, kiedy się spotkam z Andrzejem Kostyrą, to jeden i drugi browar możemy wypić i rozmawiać o wszystkim, tylko niekoniecznie o naszych vlogach. Także rywalizacji zupełnie nie ma. Kolejne pytanie. Wielokrotnie mówił pan, że najbardziej pięściarzem, którego najbardziej pan nie lubi, jest Bernard Hopkins. Zgadza się. Nie lubię zakłamanych ludzi, natomiast nie bardzo nie lubię zakłamanych ludzi, którzy jeśli potrzeba mają taką twarz, jeśli potrzeba za 20 minut mają twarz zupełnie inną, a dokładnie taki jest Bernard Hopkins. Nie ujmując w niczym jego sukcesom pięściarskim, bo rzeczywiście pięściarz był doskonały. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Nie muszę go lubić, dlatego że po pierwsze nie lubię rasistów, a nie ma większego rasisty niż w boksie. Naprawdę nie znam kogoś, kto wielokrotnie umniejszałby wszystko, co jest związane z pięściarzami innej rasy niż Afroamerykanin. Już nie mówię o Calzaghi i tym słynnym stwierdzeniu: z białymi chłopcami to ja nie przegrywam. Nie dość, że przegrałeś, Bernard, tylko zostałeś ośmieszony przez Calzaghi. Także to jest jedna rzecz. Bardzo, bardzo człowiek, klasyczna chorągiewka. Naprawdę, proszę mi wierzyć, wiele rzeczy, które robił poza ringiem. Powtarzam jeszcze raz, nie mam do niego absolutnie nic. Chociaż może właściwie mam, za chwilę o tym powiem. Jeśli chodzi o jego występy na ringu, oczywiście w dawnych czasach, bo ten Bernard Hopkins z ostatnich 5 lat, no to już zupełnie nawet nie w przybliżeniu ten Bernard Hopkins z lat, przed lat 10 czy o 15, to już nawet nie mówię. Fenomenalny pięściarz. Do tego jedna rzecz, to jest pięściarz, który nigdy nie potrafił przyznać się, że przegrał. Mało rzeczy mnie bardziej denerwuje niż ludzie mówiący na białe, czarne, a jest takich wielu. On jest tego klasycznym przykładem. On nie przegrał ani z Dawsonem, on nie przegrał ani z Calzaghi, on nie przegrał ani z ostatnim rywalem, który wyrzucił go poza ring. No, Joe Smith znokautował go jak najbardziej czystym ciosem, a proszę sobie wyobrazić, że jak Państwo zobaczą w dane tej walki to Państwo przeczytają, że oficjalny wynik walki, i to zostało wymuszone przez Bernarda Hopkinsa, to nie jest KO, które ewidentne było, każdy to widział, dostał strzał, wyleciał poza linię ringu, nie zdążył wrócić, knockout. Natomiast oficjalny zapis tej walki to jest knockout spowodowany kontuzją i wypadnięciem za ringu, czyli nawet tutaj, nawet w takiej ewidentnej sytuacji, którą każdy widział, jak wyglądało, Bernard wymusił poprzez dojścia związane z Golden Boy Promotion, żeby to była jakaś tam furteczka dla niego, że przegrałem, bo odniosłem kontuzję. Nie, Bernard, przegrałeś, dlatego że dostałeś strzał, po którym wyleciałeś za liny. I na tym się to wszystko skończyło. Podobnie zresztą było w tej sytuacji z Dawsonem. Także dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo rasistowskie wypowiedzi. Można sprawdzić, nie trzeba mnie wierzyć na słowo. Dlatego nie lubię ludzi, którzy nie potrafią przegrać, nie potrafią przyjąć porażki na klatę. A on jest klasycznym tego przykładem. Jedziemy dalej. Co dalej z Adamem Kownackim? Z Adasiem też dzisiaj rozmawiałem. On chce walczyć bardzo z Chrisem Areolą. Z trenerem Chrisa Areoli rozmawiałem ostatnio w Los Angeles. Chris też niby chciałby wrócić. Nie wiem, może wróci. Czasami przychodzi 3 dni pod rząd na salę, później przez 2 dni go nie widać. W każdym razie Adam powiedział mi, że bardzo chciałby na przełomie czerwca i lipca zawalczyć z nim. Natomiast bardzo naciskany jest, żeby walczył z Martinem, byłym rywalem Głaskowa, niedoszłym rywalem Artura Szpilki. Ja bym jedną i drugą walkę zobaczył. Ciekawsza dla kibiców na pewno, jeśli chodzi o rozpoznawalność nazwiska, walka Areola kontra
kontra Adaś Kownacki. Ciekawsza może rankingowo, bo niby mistrz świata przez chwilę, walka z Charlesem Martinem. Zobaczymy na przełomie czerwca i lipca, jak to wygląda. Jeszcze jedno pytanie z Kownackim mam tutaj związane. Czy to prawda, że podpisał kontrakt z Eddie Hearnem, ale nie chce o tym mówić? Nie, nie podpisał kontraktu z Eddie Hearnem. Podpisał kontrakt menedżerski ze związanym z Eddie Hearnem Kitem Connelly. To jest olbrzymia różnica, gdyby Adam podpisał kontrakt promotorski z Eddie Hearnem, to Państwo by o tym wiedzieli. Tutaj nie ma jakichś papierów podpisanych gdzieś tam pod stołem. To nie Adam Kownacki takich rzeczy się nie załatwia. To, że ma w tej chwili menedżera, który ma wpływy w boksie, to jest jedna rzecz, a podpisanie kontraktu promocyjnego z poważnym promotorem to są zupełnie inne sprawy. Także nie, Adam Kownacki nie jest zawodnikiem Eddie Hearna. Jedziemy dalej. Co my tutaj mamy? Pierwsza walka w Stanach Zjednoczonych, którą oglądał Pan na żywo. Gołota Schuller, 1992, luty, zimno, potwornie. Pamiętam jak dziś w Milwaukee, sala nazywała się Eagles, Orły, także pasowało. Chyba trzy rundy na pewno Andrzeja, w pierwszej i w drugiej musiał trzymać gościa, bo Andrzej miał płacony chyba 100 za rundę. Wtedy więc jakby gość się przewrócił w pierwszej rundzie, no to by dostał tylko 100 dolarów, ale jak mógł go trzymać gdzieś tam na różniku, no to wiadomo, że tych dolarów było trochę więcej. Pamiętam, że było potwornie zimno. To pamiętam, że w ogóle mróz był taki straszny. Czyli pierwsza walka na żywo w Stanach, 92 rok, luty, Andrzej Gołota, Roswell Schuller. Idziemy dalej. Czy będzie pan pisał, mówił we swoich vlogach na temat MMA? Nie, dlatego że po pierwsze na MMA się tak dobrze nie znam. Znam się jako kibic, mam co prawda kilku znajomych, którzy interesują się MMA, interesują się UFC od lat 90., kiedy to na jakichś tam taśmach VHS-ach się gdzieś tam oglądało i zawsze z nimi chętnie na ten temat rozmawiam, natomiast zbyt mało wiem na temat tego sportu. Wiem mniej więcej tyle, co każdy kibic, który interesuje się jakąś tam dyscypliną sportową. Mówiłem więcej na ten temat ostatnio, dlatego że no oczywiście jak walczą dwie nasze Polki, dwie nasze dziewczyny na gali, no to wypada coś powiedzieć. Do tego zawsze mnie interesowały wszystkie sprawy związane z tą biznesową otoczką, co niektórzy mają mi za złe, natomiast ja robię to, co lubię, więc trzymajcie mi panowie i panie za złe, to, że interesuje się biznesową otoczką sportu, to już jest wasz problem. Natomiast UFC jest rzeczywiście dosyć fascynujący, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. I teraz tak, odpowiem, że nie będę zajmował się MMA, także spokojnie. Natomiast jak wejdzie coś takiego, co się będzie nazywało, UFC Boxing, bo co do tego nie mam żadnej wątpliwości, że wejdzie, no to oczywiście, że będę. No na przykład słyszę taką ciekawostkę, że jeśli to w ogóle przejdzie, a ma to przejść już w tym roku, czyli coś takiego jak UFC, może nie tyle UFC Boxing, co w ogóle udział wszystkich ludzi związanych obecnie z UFC z organizowaniem walk pięściarskich, to ma być to zrobione zupełnie na tej samej zasadzie jak UFC, czyli ligi. To będzie po prostu liga, tak jak w tej chwili, no bo UFC można nazwać ligą, to jest jedna grupa ludzi, wybierani są do głównych walk wieczoru, do mniej ważnych walk wieczoru, a to się dzieje wszystko w obrębie jednej jakiejś tam grupy i na takiej samej zasadzie ma podobno ma być zorganizowane ten udział wszystkiego, co jest związane z tym wielką korporacją pod nazwą UFC w tej chwili, ma być zorganizowany boks. No to wtedy to oczywiście będę się tym zajmował, no bo to będzie coś miało wspólnego z boksem. Co my tutaj jeszcze mamy? Dlaczego nic nie słychać o przygotowaniach Dani Jacobsa do walki z Stricho Słowenskim? To jest dobre pytanie. Ja wiem, że przygotowuje się Daniel Jacobs w Nowym Jorku. Wiem również, że wyraźnie powiedział, że nie życzy sobie kamer, nie życzy sobie dziennikarzy, nie życzy sobie niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób może nie tyle zakłócić, co pokazać tego, w jaki sposób się przygotowuje. Jeśli go widzimy, no to widzimy go podczas jakichś tam charytatywnych spotkań. Zawsze był tego znany. Natomiast wszystko, co dzieje się w sali,
jest, że tak powiem, całkowicie zablokowane dla zewnętrznych mediów. W ogóle o tym, że trenuję w Nowym Jorku, dowiedziałem się od Adama Kownackiego. Znaczy wiem, gdzie trenuję, wiem, w której sali, wiem, kto jest jego człowiekiem od przygotowania fizycznego, natomiast za dużo informacji więcej poza tym typu, kto jest jego sparring partnerem albo kto naprawdę jest jego sparring partnerem, to nie mogę w tej chwili Państwu powiedzieć, dlatego że to jest objęte bardzo, bardzo ścisłą tajemnicą. Tego podobno zażyczył sobie zarówno Danny Jacobs, jak i jego promotor, czyli Eddie Hearn. Co my tutaj jeszcze mamy? Bo tych tematów jest mnóstwo, ja nie chcę Państwa trzymać za długo, no bo to bez przesady. O! Czy będzie walka Gasijewa z Usykiem na pewno w Arabii Saudyjskiej? Nie mam zielonego pojęcia. Dlatego, że kilkanaście godzin temu, czy kilka godzin temu, dosyć interesujący wpis Kale Sauerlanda, który mówiąc o finale, który ma się odbyć no raptem za niedługo, no półtora miesiąca, niecałe półtora miesiąca, czy przepraszam, niecały miesiąc, no to mówi, że w dalszym ciągu, mniej więcej parafrazuję, w dalszym szukam najlepszego miejsca, żeby to było najlepsze dla wszystkich. Mnie się wydawało, że to miejsce już zostało wybrane dwa miesiące temu, no bo było chyba ze 30 komunikatów na ten temat. Natomiast teraz się okazuje to, co mówiłem ostatnio, że te starania strony rosyjskiej są coraz bardziej zintensyfikowane, że kto wie, czy ten finał Gasijew kontra Usyk, na który się nie możemy doczekać, nie będzie w ogóle gdzieś indziej. Ja słyszę od ludzi związanych z tym, że biletów na razie mam nie kupować, bo nie wiadomo dokąd. Także na to odpowiedzi na chwilę obecną, odpowiedzi na to pytanie, gdzie będzie walka Gasijew kontra Usyk, nie mogę udzielić. To może jeszcze jedno pytanie zmieszczę. Najbardziej niedoceniany pięściarz pana zdaniem. Najbardziej niedoceniany pięściarz. Adonis Stevenson. Najbardziej niedoceniany na pewno pojedynczy cios. To bez dwóch zdań. Najbardziej niedoceniany pojedynczy cios w boksie. Adonis Stevenson. Moja opinia. Oczywiście Adonis i wszystko co robi, starając się nie walczyć albo walczyć od czasu do czasu, albo walczyć jak najrzadziej, to jest, będzie przeze mnie krytykowane i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I te wszystkie plecy, które ma za sobą, Alhaimon i tak dalej, zupełnie w budowaniu popularności jemu nie służą. Natomiast pytanie jest proste. Najbardziej niedoceniany pięściarz to jest odpowiadam, Adonis Stevenson, bo jakby tak przelecieć tych pięściarzy wagi półciężkiej, no to tam się wymienia tych nazwisk coraz więcej. Natomiast na temat mistrza świata się mówi mało, dlatego że on mało walczy, moim zdaniem, ale nie znaczy, że jest złym pięściarzem. Naprawdę, jeśli chodzi o jeden pojedynczy cios, który potrafi zmienić w tej kategorii wagowej szczególnie walkę, albo cios, którego nie widać, a o którym się wie dopiero później, jak się leży na deskach, to takim pięściarzem jest dla mnie właśnie Adonis Stevenson. Na tym zakończyłem, bo naprawdę nie chcę Państwa trzymać się za długo. Jakieś tam badania są, że powyżej 15 minut już ludzie wyłączają wideo, więc wydaje mi się, że tym razem przekroczyłem te 15 minut. Z Państwem się żegnam. Do następnego razu, do poniedziałku. Pozdrawiam serdecznie.